Nareszcie, nareszcie koniec tego meczu. Odetchnąłem z ulgą, ponieważ przez dłuższą część oglądania tego meczu byłem nieco zestresowany tym, że to spotkanie może jednak okazać się remisem lub nawet porażką śląska Wrocław. Bo umówmy się, przy wyniku 1 do jednego paj'dę miało kilka sytuacji, żeby objąć to prowadzenie. Ale bądź co bądź najważniejsze, że jest do przodu dla Wrocławian. No, i muszę powiedzieć, że zostaliśmy tak nieco ściągnięci na ziemię po tym wczorajszym meczu Legis Bodo Glimt. No, w sumie nie przez sam wynik, bo wynik jest tak naprawdę taki sam, bo jedna bramka przewagi po pierwszym meczu. Natomiast zostaliśmy ściągnięci na ziemię pod względem tempa tego meczu, które od początku było znacznie wolniejsze dzisiaj. I w ogóle cała aura tego spotkania była bardziej taka, jakby to powiedzieć, dożynkowa, nie, dożynkowa, nie piknikowa też, nie festynowa też. I też w sumie przed tym meczem mówiło się sporo, że ten śląsk powinien zjeść. O, zjeść tą pajdę. No, zjeść to pajdę, y, jak chcę. A okazało się, że po pierwszej połowie nie było żadnych różnic jeśli chodzi o poziom między tymi zespołami. Chociaż w sumie wydaje mi się, że Pajdę w tej pierwszej połowie miało nawet kilka sytuacji więcej, bo te sytuacje śląska no to chyba kojarzę tylko jedną. Czyli tą sytuację soboty sam na sam. I byłem nieco zaskoczony, że Bergier w ogóle wyszedł w podstawowej jedenastce na napadzie w dzisiejszym meczu w Śląsku Wrocław. Mam takie mieszane uczucia co do występu tego zawodnika, bo w drugiej połowie, oczywiście, dostał tu żółtą kartkę za symulkę, ale ja tak uważam w sumie, że jeśli komuś nawet nie idzie, ale jest aktywny i no bo tam ten jeden strzał później, kilka minut po tej symulacji, mu wyszedł taki bardzo blisko okienka. No to jeśli ktoś się stara, ale nie do końca mu wychodzi, no to raczej bym chwalił za to. Więc nie uważam, że Bergier zagrał dzisiaj słabo. Uważam, że ten zawodnik ma naprawdę jakiś tam potencjał. Sienię? No ale nie oszukujmy się, wejście Pawi Pawiana. No ale, no ale nie oszukujmy się, wejście Fabiana Piaseckiego w drugiej połowie no, dało wymierną korzyść czyli od razu mieliśmy bramkę na 1 0 dla Wrocławia. Ale też muszę przyznać, że jak po tej pierwszej połowie naprawdę trudno było mi oglądać to spotkanie, bo był naprawdę nudny ten mecz po prostu. To w drugiej ścianę grał znacznie lepiej. Oczywiście w 78 minucie, kiedy Wojciech Golla strzelił bramkę samobójczą, to wróciły mi do głowy pewne demony z poprzednich lat polskich klubów w europejskich pucharach, ale całe szczęście Tamasz na 2 do 1 w końcóweczce i jesteśmy uratowani, chociaż tak naprawdę gdyby był ten remis w sumie, nie? Zastanawiałem się, jakby był ten remis na 1 do 1 po tym pierwszym meczu, no to ten drugi mecz, ten rewanż we Wrocławiu byłby tak naprawdę on by był rozgrywany dokładnie na takiej zasadzie, tak jakby ten pierwszy dzisiejszy mecz się w ogóle nie odbył, bo te bramki na wjeździe już się w ogóle nie liczą, także, także nawet jakby był remis to w sumie to co no, raczej Śląsk we Wrocławiu wygra, chociaż no nie chcę tutaj rzucać klątwy jakiejś. Mam nadzieję, że wygra oczywiście. Na sam koniec tylko jeszcze, żeby nie przedłużać, no to muszę powiedzieć, że ten Garcia, który wszedł dzisiaj z ławki w Śląsku Wrocław wyglądał naprawdę obiecująco. Ogólnie zauważyłem taką też tendencję, że zawodnik jeśli pochodzi z Hiszpanii, jest w miarę zwinny, w miarę szybki i w miarę techniczny, no to ma predyspozycję na zostanie yy, gwiazdą ligi więc kto wie, nie no teraz trochę się podśmiechuje, ale nie, serio, teraz tak poważnie naprawdę dobry występ no i podsumowując, co by nie mówić to był naprawdę dobry tydzień polskich klubów w europejskich pucharach zobaczymy jak za tydzień poradzą sobie i Legia i Śląsk potem Raków, potem Pogoń ale powiem szczerze, że jestem dobrej myśli nawet w tamtym roku polskie kluby zagrały całkiem przyzwoicie zresztą Lech osiągnął zresztą Lech osiągnął, okazało się wynik ponad stan w poprzednim sezonie tak naprawdę to wydaje mi się, że nie ma się czego wstydzić ostatecznie. Zapraszam na Facebooka, Instagrama do subskrybowania, posiadania dobrego humoru i zbliżającego się wielkimi krokami weekendu i miłego, mniej kontrowersyjnego oczywiście finału Euro 2020.